Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Z natury nie jestem gadatliwy i też bardzo mi przeszkadza, gdy ktoś próbując przekazać mi jakąś informację, ubiera to w całą opowieść z mchu i paproci. Prosty, jasny komunikat, który zawiera podstawowe informacje, w zupełności mi wystarczy. Może wynika to z mojego technicznego podejścia do życia. I wychodzę z założenia, że tak samo powinna wyglądać modlitwa. Zresztą sam Jezus mówi dzisiaj. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. Po prostu nie mówmy rzeczy oczywistych, które się wydarzyły. Bóg przecież o nich doskonale wie. Więcej, wie nawet, czego potrzebujemy. Modlitwa więc powinna być dojściem w naszych pragnieniach do odkrycia tego, co nam jest konieczne. Mówiąc o modlitwie, powiemy, że jest to skierowanie myśli ku Bogu, to oddanie Jemu czasu, a nawet tracenie czasu dla Niego. Wchodząc w bardziej zażyłą relację, określimy modlitwę jako pocałunek oddawany Bogu, który wynika z dialogu miłości między Stwórcą a stworzeniem. Przecież istotą takiego spotkania nie jest ilość odmówionych pacierzy, ale zasłuchanie się w Boży głos. Bardzo mi się podoba postawa uczniów. Oni przecież od młodości byli wychowywani w szkołach rabinistycznych, gdzie modlitwa, zwłaszcza psalmami, była praktykowana. Ale oni widzieli, że Jezus robi to zupełnie inaczej. Jak przedstawia nam to papież Benedykt XVI, uczniowie uwiedzeni osobą Jezusa modlącego się proszą o wskazówki, jak się modlić i oto Ojcze Nasz jest dla nich odpowiedzią. To modlitwa skupiona na 7 prośbach, pełna teologicznego sensu w kontraście do pustosłowa i wielosłowia. Katechizm Kościoła Katolickiego dodaje, że właśnie modlitwa pańska jest streszczeniem całej Ewangelii. Niestety, my mucimy te słowa z pamięci. Wielokrotnie nie zastanawiamy się nad ich znaczeniem. To, czego naucza dziś Jezus, to nowa perspektywa modlitwy kogoś, kto zwraca się do Boga jak jego dziecko. Stając do modlitwy, mam od niej jakieś oczekiwania. Mam oczekiwania od Ojca, od którego mogę oczekiwać wszystkiego, bo On troszczy się o mnie w szczególny sposób. Modlitwa powinna mieć w sobie wiarę, a nie postawę bycia nieznośnym, by przez potok słów zmusić Boga do słuchania nas. Jesteśmy zbyt często jak taka płyta, która odtwarza to, co zostało na niej umieszczone. Doszliśmy niemal do perfekcji w recytacji tego tekstu niczym poezji. Wiesz, tylko to mówią usta, a istotą modlitwy jest to, by płynęła ona z serca. Ma być rozmową, a nie listą skarg i wniosków. Modlitwa zawiera w sobie uwielbienie Boga, bo Jemu mamy oddawać chwałę. Ale czy my oddajemy Mu chwałę? Ojcze Nasz mówi o drodze, jaką przygotował nam Bóg. Z naszej strony powinno być zaakceptowanie tej misji. Że ona nie zawsze jest zgodna z naszą wizją życia. On wie, co dla nas najlepsze, choć dziś będziemy się na Niego boczyć, to jutro takie czy inne rozwiązanie może się okazać dla nas zbawienne. Więc nad przyjęciem woli Boga też musimy intensywnie pracować. Jeszcze jedna rzecz, która płynie z dzisiejszej Ewangelii. To teraz w Wielkim Poście ma taki szczególny wymiar. Byśmy nie ulegli pokusie, ale wytrwali w dobrym. Może i dziś jestem dobry, lecz muszę uważać, by nie spocząć na laurach z myślą, że zło mi nie grozi. Dziś Pan Jezus otwiera przed nami swoje serce i pokazuje, jaka jest Jego modlitwa, relacja do Boga, abyśmy my także czynili podobnie. Bo w modlitwie Ojcze Nasz Jezus uczy nas żyć jak synowie. Z Panem Bogiem.